Witam Was w 17 dniu projektu Halloween. Dzisiaj niestety sama spłatałam sobie figla i nie nagrałam wprowadzenia. Dlatego na intro powiem do Was krótko i zwięźle. Jeśli nie wiecie, czym jest projekt Halloween, odpowiedź znajdziecie w moich poprzednich filmach. Charakteryzacja na dziś w ramach tematu mitycznej istoty to południca, znana z naszych swojskich słowiańskich mitów. Ofiarami południcy zostawali najczęściej żniwiarze, którzy w samo południe zostawali w polu. Zostańcie ze mną, żeby zobaczyć, jak powstała ta charakteryzacja. Przyznam, że tego dnia czułam się i wyglądałam niewiele lepiej niż ta południca. Ale cóż, wyzwanie to wyzwanie, nie poddajemy się tak łatwo. Zaczęłam od zakrycia brwi, a następnie całą twarz i dekolt pokryłam trupim kolorem. U mnie strzałem w dziesiątkę, jeśli chodzi o kolor, okazało się wymieszanie dwóch farb wodnych, białej i cielistej z Diamond Effects. Może to być również bardzo jasny podkład lub kremowa farba, tylko nie zapomnijcie jej przypudrować. I dużym pędzlem zaznaczam granicę tego najgłębszego cienia pod kością policzkową. Używam do tego ciemnograficzowego cienia, ale w samym wzorze naprzemiennie używam odcieni szarości i beży, żeby uzyskać taki realistyczny, stonowany, trupi odcień. Policzki i żuchwę już wykonturowałam, teraz zaznaczę zarys kości na szyi i klatce piersiowej. Konturowanie tutaj ma być na tyle subtelne, jeśli mogę tak to nazwać, żeby nie wyszedł nam z tego kościotrup. To, co tutaj wykonujemy, ma raczej imitować takiego powoli zasychającego trupa. Wiem, że brzmi to obrzydliwie, ale o to właśnie chodzi. Wszystko poza tym naszym szkieletem pokrywamy chłodnym brązem i grafitem. W okolicach kości przyciemniamy troszeczkę mocniej. Teraz przyciemniam oczodoły. Staram się przy tym trzymać granicy mojego prawdziwego oczodołu. Jeżeli macie problem z określeniem, gdzie się ona znajduje, po prostu dotknijcie palcem i wymacajcie kość czaszki dookoła oczu. Przyciemniam także nos, który ma wyglądać na lekko już przygnity. Właściwie przy tej mojej południcy wykonuję wszystko to, co można by śmiało również wykonać przy makijażu na zombiaka. Także śmiało, jeżeli na Halloween zamierzacie pomalować się na zombie, to też możecie skorzystać z tego tutorialu. Takie dwa w jednym. I teraz przechodzę do mojej ulubionej części tego wzoru, czyli do ust. Najpierw chłodnym brązowym cieniem rysuję linie, które mają symbolizować przestrzenie między zębami. Nie chciałam tutaj malować wyeksponowanych zębów. Chciałam, żeby południca przy ustach miała taką bardzo pomarszczoną skórę okalającą zęby, które są pod nią. Dlatego linie, które narysowałam, pokrywam kolodionem. Kolodion jest to specjalny płyn do wykonywania realistycznych blizn. Tam, gdzie nim posmarujemy, ściąga on skórę, tworząc wklęsłe miejsce. Smaruję nim około 4 razy każdą linię. Tutaj widzicie efekt zaraz po wykonaniu, natomiast po jakimś czasie jest on jeszcze lepszy. Kolodion ma wykończenie błyszczące, więc staram się te blizny jeszcze troszeczkę przypudrować. Najbardziej wystające miejsca rozjaśniam jeszcze najjaśniejszym podkładem. Są to wszystkie wystające kości, a także okolice ust między bliznami, które przed chwilą wykonałam, żeby podkreślić te różnice. Kiedy wykonujemy wzór, który polega głównie na wykorzystaniu światła i cienia, musimy po prostu cały czas przyglądać się temu, co robimy. Jeżeli potrzeba cienia, to po prostu go dodajemy w tych najgłębszych miejscach. Ja przyciemniam jeszcze oczodoły, żeby bardziej zwracały jednak uwagę. Recycling to podstawa. Tutaj widzicie doskonały jego przykład. Jako welon wykorzystuję gazę, która posłużyła mi w tutorialu do wyroczni. Pozbywam się tylko śladów krwi. Żeby ręce nie wyglądały tak świeżo, pomaluję je jeszcze na ciemny brąz. Na głowę założyłam jeszcze wieniec i południca gotowa. Dzięki buziaki, że jesteście ze mną. Bez Was projekt Halloween nie byłby możliwy, bez Waszego wsparcia. Wielkie dzięki i widzimy się jutro. Thank you.
dobrze.